Co to są te pokusy? Zaczęłabym od takich delikatnych, związanych chociażby z potrawami, które mogą pojawić się na świątecznym stole, a ich nadmiar również może ściągać na Państwo ryzyko pozytywnej próbki na obecność, na przykład ETG we włosie. Nie tylko ta fermentacja może zachodzić wtedy, kiedy spożywamy alkohol, ale też takie zwykłe produkty spożywcze, które mają tendencję do fermentowania po prostu. Jesteśmy live, witamy serdecznie, witamy panią psycholog Natalię Bogusz, naszą specjalistkę w dziedzinie MPU. Witaj Natalia. Dzień witamy dobry Państwu, was dzień dobry Asiu. Tak, witamy wszystkich też, którzy są z nami live, ale też tych, którzy oglądają w swoim czasie, bo na przykład o 12 mają inne ważne rzeczy. Dzisiaj mamy temat świąteczne pokusy, a badanie MPU, więc zaczynamy z konkretem. Skąd pomysł na taki temat? No właśnie, no bo zbliżają się święta i jest to czas może nie tylko świąteczny, ale jeżeli właśnie jesteśmy w sytuacji, gdzie podjęliśmy decyzję, że nie pijemy alkoholu, podjęliśmy decyzję, że nie bierzemy żadnych narkotyków, to może się tak zdarzyć i to może być coś naturalne, że będziemy mieli taką myśl w głowie, że a może jednak się napiję, albo coś się wezmę, coś zajaram, albo pani psycholog, pani Natalio, co możemy, jak możemy w ogóle pomyśleć o tych pokusach? Co to są te pokusy? No jak tak zastanawiałam się nad tym tematem dzisiejszego spotkania, to wyszło mi, że bardzo wiele może być tych pokus i tak naprawdę ostateczną pokusą, która gdzieś tam się w mojej głowie pojawia, to jest faktycznie sięgnięcie po te substancje, bo przynajmniej patrząc na kierowców, z którymi my współpracujemy w gabinecie, no to faktycznie znakomita większość jest mocno zdeterminowana do tego, żeby trwale odrzucić wszelkie substancje psychoaktywne, które niegdyś w życiu ich się pojawiały. Natomiast zaczęłabym ja przynajmniej od takich pokus delikatnych, związanych chociażby z potrawami, które mogą pojawić się na świątecznym stole, a ich nadmiar również może ściągać na Państwo ryzyko pozytywnej próbki na obecność, na przykład ETG we włosie, czyli takiego wskaźnika fermentacji, który zachodzi w organizmie i później we włosie jest wykrywany. Nie tylko ta fermentacja może zachodzić wtedy, kiedy spożywamy alkohol, ale oczywiście głównie, no bo jest to czynnik podbijający tę fermentację, jak ja lubię powiedzieć, ale też takie zwykłe produkty spożywcze, które mają tendencję do fermentowania po prostu, zarówno w słoiku na przykład, jeżeli są kiszone, albo w jakiejś beczce, jakbyśmy sobie pomyśleli o jakimś bigosie wigilijnym, albo na drugi dzień już taki z mięsem, jeżeli za dużo go spożyjemy i dołączymy do tego jeszcze inne produkty, które mogą to podbić. Niektórzy być może lubią galarety polane octem, no to tutaj ocet byłby takim elementem, na który warto zwrócić uwagę i szczególnie go unikać, bo jednak zawiera spirytus w większości. Taki ocet, który można kupić, albo na przykład jakieś, nie wiem, grzybki w occie, ryby w occie, sałatki ze słoików. To są wszystko te pokusy, które gdzieś tam też mogą się pojawiać, oprócz takich oczywiście bezpośrednich, jak na przykład, jeżeli jesteśmy gdzieś tam na początku swojej drogi w kontekście trzeźwości, niezależnie od tego, czy mówimy tutaj o trzeźwości od alkoholu, czy od narkotyków, takiego powstrzymywania się od konsumpcji, to faktycznie ten świąteczny czas może być czasem szczególnym, który psychiczne takie pokusy będzie też na nas ściągał, no bo jednak spotkanie ze starymi znajomymi, jak sobie przyjeżdżamy z tych Niemiec na jakąś przerwę świąteczną, to często się gdzieś tam zdarzy, że o, dawno się nie widzieliśmy, no to może wyskoczymy gdzieś razem, a jak wyskoczymy gdzieś razem, a w przeszłości pojawiały się takie substancje, no to wiadomo, że ta pokusa związana z tą konkretną sytuacją i z tymi konkretnymi osobami będzie po prostu silniejsza. Tak, tutaj też zachęcam Państwa do czynnego udziału w tym live'ie. Można zadawać pytania, jeżeli Państwo mają jakieś takie sytuacje, czy obawiają się, że to by mogła być Twoja pokusa, bo już wiesz, że tak było na podstawie tych Twoich wcześniejszych doświadczeń, to napisz, to zawsze możemy sobie porozmawiać o tym, napisz w czacie komentarz, bo ja sobie myślę, że tych pokus, one nie pojawiają się tylko w sytuacjach świąt,
Ale mamy dużo właściwie takich sytuacji w życiu, że mogą być te pokusy różne. I tych powodów może być wiele. Na przykład, no święta teraz się zbliżają, dlatego mamy świąteczne, ale myślę, że tu mogłoby być dokładnie też napisane pokusy nie tylko świąteczne, albo świąteczne w nawiasie. Chodzi o to, że no różne święta, na przykład imieniny, urodziny, jakiś nowy rok, sylwester, urlop, narodziny dziecka, ślub i tak dalej. Tych sytuacji pokus jest dużo, gdzie się świętuje, gdzie się wznosi toast i wręcz nawet wymuszane to jest tak jakby w środowisku, żeby no, wybić tą lampkę jedną czy dwie jakiegoś szampana. No właśnie, i jak tutaj możemy reagować, to będziemy też jeszcze o tym mówić w dalszej części, ale no właśnie chciałabym się skupić właśnie co to na jest takich za społeczno-okazjonalnych pokusach? Dobrze to nie, rozumiem? Bardziej właśnie co to jest ta pokusa, co to w ogóle jest, jak to zdefiniować albo skąd to się bierze, czy zawsze mamy pokusy, jak jest to przygotowane. Jesteśmy w trakcie powiedzmy przygotowania do badania, mamy wiele osób, wielu naszych klientów, albo są osoby, które chcą się przygotować do badania i czy te pokusy są na cały czas, przez cały okres przygotowania, czy w ogóle są na początku może mniejsze, potem większe? Jak to można zdefiniować? Myślę sobie, że w kontekście tutaj pracy z kierowcami starającymi się o odzyskanie bądź utrzymanie uprawnień i zdecydującymi się na abstynencję od danej substancji, powstrzymywanie się od zażywania, czy picia, czy palenia, no to tutaj co osoba, to myślę, że mogłaby być tutaj inna definicja tak naprawdę i byłoby to trudne gdzieś tak, że tak powiem, wszystkie te pokusy do jednego worka wrzucić, bo na każdego może działać coś innego. Są osoby, które są bardziej wrażliwe na takie względy społeczne, towarzyskie. I tutaj w sytuacjach właśnie spotkań te pokusy będą się aktywowały, czyli na przykład spotkanie przy świątecznym stole albo gdzieś tam poza tym świątecznym stołem w innej formie świętowania będzie dla niektórego pokusa spotkanie z kolegą przypadkowe, którego nie widział, nie wiem, 5 lat, 3 lata, 10 lat. Takie sytuacje też obserwowaliśmy, że właśnie wtedy no panowie gdzieś tam zapominali o tych swoich postanowieniach i no przecież to jest taka wyjątkowa sytuacja, raz na 10 lat się zdarza, to ja mogę, więc tutaj dla pewnych osób taka sytuacja może być pokusą. Dla niektórych pokusą może być faktycznie skosztowanie czegoś z tego świątecznego stołu, na przykład ciasta, które w sobie zawiera jakieś aromaty, bądź biszkopt jest nasączony alkoholem, bo jednak w kuchni często takie rzeczy się wykorzystuje, więc myślę sobie, że co do osoby, to ta pokusa może, to źródło tej pokusy może być zupełnie inne, natomiast tak jakbym się miała zastanowić nad etymologią słowa pokusa, to mnie osobiście gdzieś kojarzy się no, taki zakazany owoc jednak, że to jest właśnie coś, na co warto szczególną uwagę zwrócić, no i samo to słowo już mi podpowiada unikać, unikać albo przynajmniej uważać, żeby tak, nie przesadzić. No właśnie, bo u nas w słowniku, tak sobie myślę, naszym psychologicznym, to bardziej przygotowując tu naszych klientów do badania i wspierając ich w procesie zmiany, używamy słowa sytuacje ryzykowne. Tak właśnie sobie myślę, te pokusy to tak trochę, no wiadomo, w kontekście, no skuszę się na coś, tak, to tak, też tak używamy potocznie, ale to są te sytuacje ryzykowne, które w trakcie przygotowania do badania rozpoznajemy wraz z klientem, rozpisujemy sobie. Dzień dobry Panie Zbigniewie, Pan Zbigniew obecny, jak co tydzień można powiedzieć, cieszymy się bardzo. Czyli tak, sytuacje ryzykowne, jakie to mogą być? I to są takie, tak jak tutaj Natalia powiedziałaś, to są takie indywidualne, bo dla jednej osoby mogą być to spotkania towarzyskie, a ja sobie też wypisałam różne inne, na przykład miejsca, do których chodzimy, gdzie powiedzmy wcześniej mogą nam się te miejsca kojarzyć właśnie z używaniem tych substancji. Jakie to mogą być? Jakieś knajpy, imprezy, puby,
gdzie zazwyczaj w przeszłości tam ta konsumpcja była, czy alkoholu, czy narkotyków, to obojętnie, czyli miejsce, ludzie, Tak. Towarzystwo, zapachy różne, zapachy albo przedmioty. Na przykład, jak widzimy, co możemy widzieć? Lufkę możemy widzieć, bletki możemy widzieć. Różne takie, tak. Lufkę możemy widzieć zwiniętą w rulon, też może być to w jakiś sposób triggerujące, wyzwalające. Tak, być tak, takim tak. elementem. Kartę kredytową, dowód osobisty, no Dokładnie. różne rzeczy się Różne tutaj... mogą być takie wyzwalacze, ale też nasze emocje. Jeżeli się jakoś poczujemy, na wiadro przykład może być. Wiadro. Jak się jakoś poczujemy, nie wiem, wkurzeni, mamy jakieś emocje, złość, strach, to na przykład mogło tak być, że będąc pod wpływem danych emocji, to łączymy tą emocję właśnie z daną substancją. Na podstawie właśnie wcześniejszych doświadczeń, że wtedy, kiedy odczuwaliśmy pewne napięcie, bo to zwykle jednak wiąże się z tymi trudniejszymi emocjami, których chcemy unikać, chociaż nie zawsze, bo jest też mnóstwo osób, które opowiadają o tym, że właśnie najczęstszą sytuacją sięgania w jakieś substancje był podwyższony nastrój, właśnie jakiś sukces, coś się udało, czyli ta właśnie atmosfera świętowania, która się zbliża niejako, ale też takie prywatne, osobiste sukcesy, coś mi się udało, dobić jakiegoś targu, zrobić interes życia i tak dalej, nie wiem, wygrać jakiś przetarg, no tutaj naprawdę mnóstwo rzeczy, kupić dom, kupić samochód. No właśnie, więc też takie euforyczne sytuacje, nie tylko te negatywne, trudne, ale faktycznie też no, trzeba im poświęcić uwagę. Tak. No i co? Bardzo ważne jest, żeby te sytuacje ryzykowne rozpoznać, zastanowić się, przeanalizować, po to, żeby co robić? Unikać? Trzeba tego unikać? Czy nie można na iść pewno zachować czujność wtedy. Czujność. No właśnie, bo wczoraj się nad tym zastanawiałam nawet, bo kiedyś gdzieś taką mieliśmy dyskusję, że trzeba unikać, nie wiem czy to na badaniu NPU wyszło, że psycholog na badaniu pytał się klienta, że było, czy on już nie powinien chodzić na imprezy, bo tam są ludzie, co na przykład palą czy piją, to znaczy, że on nie może chodzić na imprezy? Powinien unikać sytuacji, mimo że nie zna tych ludzi na przykład, idzie sam, chce potańczyć. To znaczy, że on to jest źle, że powie, że poszedł na przykład do pubu, bo i tam widział, że inni palą czy piją. I to się zaczęłam nad tym zastanawiać, czy to o to chodzi, żeby aż tak unikać tych sytuacji, czy chodzi o to, żeby z ludźmi, z którymi wcześniej na przykład imprezowałem, to żeby raczej może to towarzystwo zmienić, w sensie, że zmienić. No, czasami oni sami już odchodzą, jak widzą, że my podejmujemy takie decyzje, że już nie chcemy tak żyć jak kiedyś, no to ci znajomi sami odchodzą, prawda? Albo sami też dokonują zmian w swoim życiu, bo nierzadko słyszę, że na przykład wie pani, jestem taki zadowolony, bo ja stałem się przykładem na przykład dla mojego współlokatora albo dla mojego kolegi, on stwierdził, że skoro ja zrezygnowałem z alkoholu, to żeby mi było łatwiej i żeby on sam mógł zadbać o swoje zdrowie, bo zobaczył na przykład, wczoraj usłyszałam na sesji, że twarz mi się zmienia, że stałem się szczuplejszy, że zaczęłam o siebie dbać, no bo pan też o dietę zadbał jednocześnie, no zobaczył, kurczę, jak może być fajnie, że on też chce spróbować i że razem będzie nam raźniej i to też strony może iść, ale faktycznie no niestety częściej się zdarza, że to otoczenie się zmienia, albo stety właśnie, bo to też może nam sporo pokazać w kontekście tego, na czym te relacje się opierały i na ile warto, żeby one właśnie w takiej formie pozostawały też w naszym życiu. Natomiast pewnie wszystko ma swój czas. Tak, bo jak my podejmujemy te decyzje, że coś zmieniamy w swoim życiu, z czegoś rezygnujemy, żeby coś osiągnąć lepszego, no bo jeżeli, no nie ukrywajmy, jak odstawiamy te substancje, no to zmienia się to życie, polepsza się jakość życia, spotykamy też, przyciągamy innych ludzi do siebie, a inni odchodzą, dzieją się po prostu inne rzeczy, tak, w naszym życiu, dostrzegamy nowe. To, tak, nowe jakieś znajomości się, pojawia się, jest na to przestrzeń. I teraz sobie myślę, że no, chyba najtrudniej w ogóle podjąć tą decyzję i jakby zastanowić się, dlaczego? Po co mi to?
takie swoje dlaczego znaleźć, nie? Tak, żeby, bo jakby te pokusy są, albo te sytuacje ryzykowne, jesteśmy bardziej skłonni jakby podjąć te zachowania ryzykowne i powrócić do tych starych zachowań. Jesteśmy bardziej skłonni, jeżeli może to nasze dlaczego no nie jest jeszcze takie wzmocnione, albo my jeszcze tak do końca nie czujemy, że to jest dla nas może dobre. To jest chyba też tak na początku może pracy, albo w tych pierwszych takich sesjach, taki temat do rozmów z psychologiem. No też na pewno taki element do zastanowienia się w kontekście budowania tej motywacji wewnętrznej, bo, no bo nie zapominajmy o tym, i o tym też zresztą mówiłyśmy na ostatnim spotkaniu naszym tutaj na żywo, że faktycznie ta motywacja przecież zmienia się w czasie i bardzo często tą pierwszą motywacją do odrzucania substancji, no jest odrobina tego przymusu na zasadzie, okej, to jak ja tego nie zrobię, no to ja po prostu nie odzyskam albo nie otrzymam tych uprawnień, więc tutaj ta motywacja przychodzi z zewnątrz, a jeżeli my zaczynamy pracować i zastanawiać się nad tym, ile ja faktycznie nie mogę też zyskać, nie tylko tracąc dostęp do jakiejś niewątpliwie przyjemności, bo zwykle nie robimy sobie rzeczy, które są odczuwamy jako negatywne dla nas w ogólnym jakimś rozrachunku, albo przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej, no to żeby nie było poczucia tej straty, że ja też faktycznie mogę coś zyskać, zmieniając ten styl życia, nie tylko tracąc dostęp do substancji, albo nie tylko tracąc otoczenie, które de facto, jeżeli faktycznie je tracimy, no to okazuje się, że być może taka strata była potrzebna w pewnym momencie życia. Tak, czyli i tak no... jak sobie myślę o tych czynnikach wszystkich w ogóle ryzyka, to myślę, że dużą rolę na pewno odgrywa stopień zaawansowania konsumpcji, jak bardzo my jesteśmy zanurzeni w tym konsumowaniu, już niezależnie czego, czy to była okazjonalna konsumpcja, czy to była już regularna, czy być może mamy do czynienia z poważniejszym problemem, jakim jest uzależnienie od substancji, bo myślę, że im dalej w las w kontekście konsumowania, tym mniej takich czynników ryzyka potrzeba, żeby jednak gdzieś się potknąć na tej drodze. Że im rzadsza ta konsumpcja, im mniej takich potrzeb nam spełniała, albo w ogóle no była po prostu rozciągnięta w czasie, tym no jakoś tak trudniej o te czynniki ryzyka i łatwiej o taką wewnętrzną motywację, łatwiej o tę zmianę, bo aż tyle w naszym życiu też się nie zmienia, jeżeli to było raz kiedyś. No to jednak jest mniejszy zawrót głowy wtedy. A jeżeli to było naszej codzienności, to naprawdę bardzo dużo się zmienia i wtedy no, że tak powiem, najmniejsze zdarzenie może spowodować, czy najmniejsza jakaś okoliczność zewnętrzna, czy też właśnie obniżony nastrój, albo super podwyższony nastrój może doprowadzić do tego, że my gdzieś tam w ten stary schemat wpadniemy. Ja to w ogóle, jak tak opowiadałaś jeszcze o tych czynnikach zewnętrznych, to mi się przypomniał artykuł, który czytałam no, miesiąc, dwa tygodnie temu. Akurat dotyczył on uzależnienia od hazardu, natomiast no, pewne mechanizmy gdzieś tutaj w kontekście nawrotu, tego ryzyka nawrotu się po prostu powtarzają, niezależnie od substancji, czy też zachowania uzależniającego. I tam właśnie wypowiadały się osoby, no to był wywiad po prostu z osobami, które niegdyś, no, były uzależnione, czy też dalej są uzależnione od tego hazardu. I właśnie taka wypowiedź jednej pani, która od 8 lat na moment pisania tego artykułu, prowadzenia tych rozmów, no już nie grała, faktycznie gdzieś no dbała o siebie, też była po terapii i ten nawrót opisywała w ten sposób, że no nasze ciało i nasza głowa w jakimś stopniu przez pewien czas z jej perspektywy, z jej doświadczeń przygotowuje się do tego nawrotu i my naprawdę mamy pewne symptomy, jeżeli zachowamy taką uważność na to, jak się czujemy, na to, jak się zachowujemy, jesteśmy w stanie odpowiednio wcześniej rozpoznać, że być może my już się przygotowujemy do tego nawrotu, że my jesteśmy już w tym procesie. I ona zwróciła uwagę na coś takiego, że w momencie, kiedy ona czuje właśnie taki natłok smutnych jakichś emocji, takich albo natłok myśli, że jestem do niczego, nic mi nie wychodzi, czuję się taka samotna, jest mi ciężko, no ma jakiś tam gorszy być może czas w życiu i faktycznie tak się czuje, to pyta swoich bliskich, czy ja przypadkiem nie przesadzam, czy moje uczucia, moje myśli są adekwatne do sytuacji. I mówi, że to, co najczęściej słyszała, to właśnie, no wiesz co, trochę przesadzasz jednak. I ona mówi, ja wtedy wiem, jeżeli tak zapytam kilku bliskich osób, które mnie znają, że właśnie moja głowa w tym momencie przygotowuje się do nawrotu, czyli do tego stanu, w którym ja znowu będę mogła zagrać.
Więc tutaj, no tak mi to zapadło w pamięć i też się dzielę właśnie tym fragmentem z kierowcami na sesjach, bo myślę, że jest bardzo taki otwierający oczy z perspektywy też osoby, która no niejedno przeżyła właśnie, niejedną taką być, można powiedzieć, walkę stoczyła o to, żeby jednak do tego nawrotu pełnoobjawowego nie dopuścić. A jeżeli się już tutaj pojawi taka sytuacja, czy ten nawrót skreśla nas całkowicie, tutaj już w kontekście konkretnie tego badania MPU, może tak się na tym skoncentrujmy, czy ten nawrót skreśla już tą drogę, na przykład, nie wiem, pojawił się w połowie przygotowania, tak, w połowie tej wykazywania, tego niespożywania substancji, to znaczy, że już muszę wszystko zaczynać od nowa, od zera? To zależy, czy mamy do czynienia z pełnoobjawowym nawrotem, czy jednak jest to wpadka, czyli jakaś jednorazowa sytuacja, która nie przerodziła się w ten pełnoobjawowy nawrót. Więc tutaj warto by było szczerze porozmawiać ze swoim psychologiem prowadzącym, być może udać się na konsultację do terapeuty, psychoterapeuty uzależnień, żeby no, zastanowić się, czy ja jestem w stanie wyciągnąć, no, jakby to powiedzieć, odpowiednie, oczekiwane jednak wnioski z tej wpadki, z tego na przykład pojedynczego zdarzenia, bo my bardzo dużo na takiej sytuacji tak naprawdę możemy się nauczyć, jeżeli odpowiednio się tą sytuacją zaopiekujemy i pomyślimy, co tak faktycznie wpłynęło na to, że mi ta wpadka się po prostu zdarzyła, dlaczego ja podjęłam taką decyzję, bo jeżeli my rozpoznamy te czynniki, które nas do tego doprowadziły, no to myślę, że tylko możemy na takiej wpadce zyskać w przyszłości, żeby wiedzieć, w jakich właśnie sytuacjach taką jeszcze większą czujność zachować, albo być może skorzystać z takiej karty awaryjnej, którą też używamy jako narzędzie w trakcie przygotowania do badania, żeby wiedzieć, że zawsze jest ktoś, do kogo mogę zadzwonić, z kim jestem na to umówiony, jeżeli taki kryzys mnie dotknie. Więc tutaj mamy narzędzie, w jaki sposób sobie z tym radzić, a w kontekście wykazywania abstynencji, no to znowu muszę powiedzieć, no to zależy, jaka to jest forma abstynencji, czy to na przykład się zdarzyło między próbkami moczu, czy to jest do wykrycia, czy nie, w jaki sposób, no co my w ogóle z tym zrobimy, no tutaj to jest mocno indywidualna praca, co mi to dało, jaką to informację niesie i jak ja mogę to wykorzystać w przyszłości, żeby uniknąć znowu tej wpadki, no bo każda gdzieś tam wpadka będzie zwiększała to ryzyko pełnoobjawowego. No właśnie, czyli tutaj, tak jak pani psycholog powiedziała, ważne jest, żeby w takiej sytuacji szczerze o tym powiedzieć, żeby tego nie ukrywać, żeby się zastanowić, co było przyczyną, jaka to była sytuacja, jak ja się czułem wtedy, jakie miałem emocje. Dzień dobry. No, to jeszcze także wcześniej się taki fajny komentarz pojawił, ja się uśmiechnęłam w międzyczasie, ale tak, to nie był moment, jak już tu komentujemy. Może ile magicy mają pokus, na przykład pokus, pokus. No. Ja takiego żartu nie wymyśliłam, panie Mateuszu, na dzisiaj to naprawdę opuściłam się w tych moich żartach. Jeszcze trwa live, więc wszystko przed nami. Wiecie, też sobie tak o tym myślę, że właściwie jeżeli chcemy dokonać właśnie jakiś nawyk zmienić w naszym życiu, obojętnie czy to tam jest picie alkoholu, czy zażywanie narkotyków, czy nie chcemy jeść cukru, czy glutenu, czy cokolwiek sobie wymyślimy, to my tak każdego dnia właściwie podejmujemy decyzję, wstajemy, podejmujemy decyzję, to dzisiaj nie będę na przykład jeść tego cukru, wytrwam w tym, mam mały sukces każdego dnia i każdego dnia zaczynam tą walkę, albo jak można nazwać tą, rywalizację, po prostu każdego dnia walczę o to, żeby jakby przetrwać w tym postanowieniu. Jeżeli mamy kilka takich już dni, tygodni, miesięcy, no to później nam się rodzi duże zwycięstwo. A co to powoduje? Z tych małych kroków robi się duży sukces, który w efekcie powoduje zwiększone poczucie własnej wartości, naszą zwiększoną pewność siebie, lepszą jakość życia. Wiecie, to się dzieje każdego dnia. Tak samo wczoraj rozmawiałam z moim mężem, który każdego dnia ma swój rytuał polewania się zimną wodą i każdego dnia jego głowa, jego umysł mówi mu: hej, nie rób tego dzisiaj. Słuchajcie, od 3 lat i nadal ma pokusę taką, żeby pozostać pod tą ciepłą wodą, żeby nie polewać się zimną.
I on każdego dnia podejmuje decyzję, że jednak robi to dla swojego zdrowia, bo wie i jest to udowodnione naukowo, że no, robi to nam dobrze, tak, dla naszego krwiobiegu. Dlatego tutaj tak chciałam się też z tym Państwem podzielić i każdy może z nas mieć takie sytuacje, że nie chce, chcesz czegoś zrezygnować, chce inaczej to swoje życie prowadzić, no żeby tutaj no lepiej się czuć, tak, i ze sobą głównie, i też no żeby mieć po prostu, być szczęśliwszym, nie? Tu jeszcze Pan Bogusław coś nam skomentował, że święta to czas, w którym nasz nastrój spada, więc warto w tym czasie szczególnie zwrócić uwagę na to, co się z nami dzieje. A to ciekawe. To jest Pana taka, nie? To jest Pana interpretacja, bo dla Pana, nie? To może być tak, że albo dla wiele osób może być to czas super wzniesienia, dla innych może być, gdzie ten nastrój spada, bo nie każdy, no nie wiem, chce to świętować, albo ma z kim świętować, albo jest w różnej sytuacji w swoim życiu, ale tak, jest wiele osób, które są samotne na przykład i no właśnie, jest to taki czas tej samotności, czy jakiejś takiej innej zadumy i szczególnie należy zwrócić uwagę, co ja mogę wtedy zrobić, jak ja mogę się, żeby się lepiej czuć, żeby nie wpaść w jakiś taki stan, i który może ten nawrót spowodować, dlatego jest ta karta awaryjna też. My tego uczymy na przygotowaniu, co to jest i co zrobić w sytuacji, kiedy już ten nawrót będzie miał miejsce, albo kiedy ja będę blisko tej sytuacji, gdzie będę czuł, że no, chcę złamać te swoje postanowienia, albo może po prostu zrobię to bez jakiegoś zastanowienia. Czas refleksji zadumy. Słuchając pani tutaj, która się wypowiadała o nawrocie, to mówi, że to nagle jednak nie występuje, że ja gdzieś tam chyba głęboko, jak obserwuję pracę kierowców tutaj będących w przygotowaniu i każdego dnia, ja bym powiedziała, odnoszących właśnie duże sukcesy, bo dla niejednego każdy dzień właśnie bez picia czy bez palenia jest to właśnie no, ogromnym krokiem naprzód, bo dzisiaj jest dzisiaj i jakby w przeszłości żyliśmy tu i teraz i właśnie dlatego też niejednokrotnie sięgaliśmy po te substancje, więc dla nich dzisiaj wciąż pozostaje dzisiaj, ale dzisiaj trzeźwym i to byłby ogromny sukces, który warto gdzieś tam, myślę, zauważyć i też pokazywać to osobom, które rezygnują z konsumpcji wszelakich substancji, czy to uzależniających, czy mniej uzależniających, zakazanych, niezakazanych, że każdy dzień jest ważny, bo każdy ten właśnie, powiedzielibyśmy sobie, mały krok przybliża nas do wielkiego efektu w postaci zmiany nawyku. Natomiast już dzisiaj ta decyzja, którą podejmujemy, może być okupiona ogromnym wysiłkiem i ogromną walką, którą toczymy wewnątrz siebie i często my o tej walce zapominamy. Ja się pytam, no i jak tam kolejny tydzień minął? Dobrze, wszystko ok? No tak, tak, dałem radę, no przecież dzień jak co dzień. Ja mówię, no nie dzień jak co dzień, bo x lat wcześniej te dni jak co dzień wyglądały zupełnie inaczej, więc doceńmy się za tę pracę, którą wykonujemy każdego dnia sami ze sobą, a to jest najcięższa praca w naszym życiu. A jeszcze w kontekście tego czasu i zadumy, to nawet patrząc na statystyki, kiedy najbardziej wzrasta wskaźnik popełnianych samobójstw, no to właśnie niestety it's showtime, to właśnie teraz się zaczyna. No właśnie. Nie. Tak, to jest właśnie ciekawe to, co Natalia powiedziałaś i to, co też właśnie się łączy teraz, co ja powiedziałam, że każdy jakby koncentrujemy się na jednym dniu, bo właściwie najważniejsze jest to, co jest dzisiaj, tu i teraz. I co ja mogę, i wiecie co, jeszcze, tak sobie myślę, jeszcze tak pomaga, żeby tak nie koncentrować się na tych swoich emocjach, że jak ja się czuję, tylko po prostu działać, robić to, co jest do zrobienia. Na przykład ja mam jakiś projekt do zrobienia, to mogę się też z Państwem podzielić, jest duży. Mógłby mnie trochę przerażać i mam też w głowie, jak podejmuję jakieś działania, jakieś lęki, strach, obawa, że mi może nie wyjdzie albo że to będzie za trudne. Nie skupiaj się na tym, co tam ten mózg ci podpowiada, bo będzie ci gadał głupoty, że nie dasz rady, że jesteś za słaba, że tam coś ci nie wyszło. Nie słuchaj tego, bo to są bzdury. Tylko po prostu skup się na działaniu, nie koncentruj się na tych emocjach, bo one naprawdę przeszkadzają nam w realizacji naszych celów, po prostu tego, co chcemy osiągnąć. Ale czasami może w ogóle trudno nam być ustalić samemu sobie jakieś cele,
bo my musimy się zastanowić, w jakim my miejscu teraz jesteśmy, skąd wychodzimy, gdzie my teraz jesteśmy, żeby móc w ogóle coś jeszcze dalej. Czyli bardziej też ta praca psychologiczna polega na tym, żeby właśnie pomyśleć o tym, co, z jakiego ja punktu teraz wychodzę, gdzie ja teraz jestem w tym swoim życiu. Bo nie zawsze ta wizja przyszłości, te cele mogą być takie w ogóle dla nas, mogą być w ogóle nawet niefajne, że jak ja mam w jakichś celach myśleć, skoro tutaj teraz właściwie się ta walka rozgrywa. No więc to no, różne rzeczy może kontrowersyjne teraz tu padły, no bo jak to olać swoje emocje, no... No właśnie. Co byśmy powiedzieli po psychologicznemu, no to zależy przecież tak naprawdę, o co nam chodzi. Zależy od nas, od naszego usposobienia, od tego, jaką mamy historię, od tego, czego jesteśmy nauczeni. No to jest naprawdę mnóstwo tak indywidualnych czynników, że warto szukać tej drogi dla siebie, gdzie jest mi najlepiej realizować swoje cele. I też dużo, myślę, zależy od tego właśnie to, co powiedziałaś i tak mocno zaakcentowałaś, skąd my wychodzimy. Bo jeżeli my wychodzimy z fajnego miejsca i chcemy dojść w jeszcze lepsze miejsce, to myślę, że łatwiej będzie nam nie zwracać uwagi na te emocje strachu, jednak ta ekscytacja może gdzieś tam przebijać, albo taka determinacja do tego, żeby ten cel osiągnąć, ale jeżeli jesteśmy na tym etapie, gdzie no nie do końca jest dobrze w naszym życiu, no to czasem warto się dać też ojojać, zebrać w sobie te siły i dopiero pójść naprzód, więc no właśnie, skąd my idziemy, nie zawsze może o tyle ważne jest, dokąd zmierzamy, niech to będzie właśnie ten kroczek naprzód, metoda małych kroków. To się mówi, nie nakładać sobie za dużo na głowę, ale próbować, każdego dnia wstawać i próbować. A co będzie tym próbowaniem dla ciebie, dla mnie, dla państwa, no to już jest nasze, nie? Tak, to już my decydujemy. I każdy ma swój taki coś, co go będzie motywowało i też w zależności od sytuacji, do czego dążymy, skąd idziemy. Ale popłynęłyśmy teraz. Czas zadumy i refleksji, no cóż. Czas zadumy i refleksji, tak. No właśnie, bo nie chciałam właściwie, nie myślałam, żeby tylko rozmawiać o tych faktycznie takich pokusach świątecznych, no ale może jeszcze wrócimy trochę do tych pokus świątecznych, no bo tak wróćmy do takich sytuacji przyziemnych, tak? Czy idziemy na tą kolację, czy jesteśmy wśród znajomych, rodziny, no i jest to wino, jest nalewka, różne trunki i nie zawsze może rodzina wie, w jakiej my, albo znajomi, nie zawsze chcemy o tym mówić, czy się tłumaczyć, no różne są sytuacje, ale jak mamy powiedzieć, że nie pijemy na przykład tego alkoholu? Czy my musimy się tłumaczyć, czy co? Cały czas mi się ciśnie na usta, to zależy. No, ja nie wiem, takie pytania dzisiaj padają. No. No nie, w mojej ocenie tłumaczyć się nikomu nie musimy ze swoich wyborów. Natomiast faktycznie zdarza się, że tych nacisków ze strony otoczenia doświadczamy. No ale dlaczego? No ale weź, no to co się zmieniło? To co najczęściej chyba pada, pytanie, chory jesteś, leki jakieś bierzesz, tak? Nie możesz. Trudno jest pojąć, że można nie chcieć na przykład tego alkoholu konsumować, czy zapalić sobie co nieco, na przykład w trosce o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Tutaj nie każdy jest na takim etapie, więc tak naprawdę decyzja, czy ja będę to tłumaczył, czy nie, należy do każdego z nas, czy chcę to uargumentować, czy nie, na jakiej stopie pewnie jest ta relacja, może mieć znaczenie, czy to jest ktoś bliski z rodziny, na ile chcemy go wtajemniczać w to, co się dzieje w naszym życiu, bo no, ale mimo wszystko warto pamiętać o tym, że to jest nasza indywidualna decyzja, na ile my się będziemy tłumaczyć, na ile będziemy to argumentować, bo absolutnie musieć tego robić, nie? Musimy, to ja powiedziałam, nie musimy tego robić, tak. Po prostu. Nie ma takiego obowiązku, no jesteśmy tutaj odpowiedzialni za siebie jako dorosłe osoby i nikt nam nie może niczego nakazać, no, w tym kontekście. To jest nasz wybór. Tak, ja podejmuję dzisiaj decyzję, że no, nie chcę pić, nie potrzebuję. A czemu, albo właściwie, a czemu mam się napić? Powiedz mi, czemu mam się napić? Ty mi możesz powiedzieć, tak? To nie jest moje, tak? To może być czyjaś perspektywa, niekoniecznie moja i to jest okej, nie? Raczej, no wiadomo, no jak ktoś tego nie toleruje, nie akceptuje, nie rozumie, no to jest jego problem tak naprawdę. Pytanie, jak my z tym będziemy się obchodzić i czy nas to będzie ruszać, wkurzać, zastanawiać, smucić, cokolwiek. Znowu to jest też praca taka
Być może, tak, temat też do poruszenia na przygotowaniu do badania z psychologiem. Zdecydowanie i bardzo często się pojawia w ogóle ten temat. No ale jak ja mam to zrobić, jak ja mam odmówić, nie? Albo, że no, no ale to ktoś się pyta, dlaczego ja nie piję? No, jak komuś nie brakuje odwagi, to ja zawsze zachęcam do tego, żeby zadać pytanie w drugą stronę, a dlaczego ty pijesz? Może jakby ja wychodzę z założenia, że nie ma trudnych pytań, mogą się pojawić jedynie trudne odpowiedzi, które nam coś wskażą, coś nam pokażą i gdzieś tam nas ukierunkują w kontekście tego, kto tu może mieć z czym problem, więc zachęcam do odwagi i wskazywania też innym. Jeżeli ktoś ma problem z tym, że ja nie piję, no to zastanówmy się też, na ile on chce dla mnie dobrze, bo tutaj nie ma żadnego takiego argumentu ani medycznego, ani naukowego, który by potwierdzał jakiekolwiek pozytywne działanie alkoholu na nasz organizm, więc jeżeli ktoś mnie namawia do tego, żebym ja niszczyła swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne i tutaj doprowadzała do bardzo negatywnych skutków, to ja się zastanawiam, czy ta osoba w ogóle, no warto, żeby gdzieś tam była w tym moim najbliższym otoczeniu i czy ja chcę takich wpływów w swoim życiu. Tak, No ale do no tego bo, też pewnie potrzeba determinacji i świadomości. Tak, A nad tym też oczywiście pracujemy. Pracujemy, tak. No niezmiernie ważne jest, żeby uświadomić sobie, że każda ilość alkoholu jest szkodliwa dla naszego organizmu. Każda. Nie ma tak, że o, lampka wina do obiadu dla zdrowia. No nie. My już teraz to wiemy, te badania są, ale jak ja gdzieś tam pokazujemy te badania, czy mówimy o tym, to ludzie nadal takie oczy robią. Większość i nie chce tego przyjmować, bo mimo wszystko odrzucają te fakty. No przecież tyle lat tradycji, mój dziadek pił, mój pradziadek pił, mój ojciec pił, no i ja sobie będę pił tę naleweczkę. Kiedyś przecież kobiecie w ciąży można było lampkę wina wypić i nie jedno się słyszało, że ginekolog zalecał, no to teraz proszę przejść się do ginekologa i zapytać, albo poczytać, czym jest płodowy zespół alkoholowy, no i jakby to nie ma bezpiecznej żadnej dawki, więc nie ma. Ta wiedza, jaką my mamy, też się po prostu zmienia z czasem i świadomość. Jakie są dokonania naukowe po prostu. Świadomość się zmienia i nawet jeżeli się wypije 150 gram alkoholu, to uwaga, ten alkohol powoduje taki udar, mikroudar w mózgu i jakby nasz organizm jest cały czas uszkadzany, nasze tkanki przez 6 tygodni, proszę Państwa, 6 tygodni. To, że nasz alkomat, czy alkomat policyjny mówi, że, nie, że mamy 0%, 0%, 0 promili alkoholu, to nie znaczy, że my jesteśmy do tej, że my jesteśmy trzeźwi. No więc to są, można sobie na ten temat poczytać. Ja odsyłam, pan Robert Rutkowski na jego stronę internetową. Badania naukowe są prowadzone przez Polaków, także no, no są takie po prostu fakty, a nie inne. Wracając jeszcze do tego stołu, powiedzmy wigilijnego jeszcze, bo to by mnie tak... I abstynencja od narkotyków. Jakie tam, bo my dajemy Państwu, jak są Państwo naszymi klientami, to otrzymają Państwo od nas listy takie, listy z produktów, czy produktów, czy różnych takich rzeczy. Produktów spożywczych takich, no nie wiem, leków. Tak. Substancji, kosmetyków, unikać? Których szczególnie należy unikać, właśnie. Czego unikać w sytuacji niespożywania alkoholu, niespożywania narkotyków. Są takie listy dla Państwa przygotowane, omawiane to jest, ale też tak można ogólnie powiedzieć, no mamy ten stół wigilijny, mak na przykład w sytuacji tej niezażywania tych narkotyków, to jest też mak taki, gdzie należy uważać. Mak, makiełki, no różne są potrawy. Jakie są u Ciebie, Natalia, z makiem? Chyba makowiec, bo to moje ulubione ciasto, które będę już sobie kręciła niedługo. Makowiec, tak. Także będę robiła makowce. Makiełki, kutia, moczki, no różne są takie z makiem potrawy.
Jakbym nie jechała przez granicę, a teraz kontrole wzmożone i No. no stwierdziliby panowie policjanci, nie wiem po czym, no ale można łapankę zaliczyć, że zapraszamy panią na taki szybki test narkotykowy, no to faktycznie jakbym zjadła sobie z dwa kawałki makowca i pojechała, no to istnieje takie ryzyko, że gdzieś tam fałszywie pozytywny na opiat by się pojawił, bo faktycznie pomimo tego, że oczywiście ten mak spożywczy nie zawiera takiego działania psychoaktywnego, no to jednak te fałszywie pozytywne wyniki mogą gdzieś się tam pokazać. Mieliśmy chyba Ale takiego tłumacz. klienta. Mieliśmy takiego klienta, który poszedł na badanie, zjadł, nie wiem, czy tam były trzy drożdżówki z makiem. No, drożdżówki mówiło, trzy drożdżówki z makiem i niestety Fałszywy pozytywny pozytywne. wynik. I co, nie zdał badania? Nie zdał badania na mocy tylko tego jednego wyniku przeprowadzonego w nim badania MPU. Pamiętam też, mieliśmy takiego pana, klienta, który nie spożywał alkoholu, był właśnie w programie tym niespożywania alkoholu w ogóle i zdecydował się na niepicie. I co? I miał, jego organizm miał potrzebę, żeby wypijać duże ilości kefiru. Tak. Bardzo dużo też owoców w tamtym czasie mu się w diecie pojawiło, takie jak winogrona, dojrzałe banany. Mówi, że trzy dojrzałe banany dziennie to minimum. Gdzieś tam się pojawia litr kefiru i takie właśnie produkty, gdzieś tam na tym poziomie takim, powiedzmy, najbardziej podstawowym, podbijającym tę fermentację. Więc no to też pokazuje pewną z jednej strony mądrość naszego organizmu, jak bardzo on jest przyzwyczajony do pewnych poziomów substancji albo takich reakcji chemicznych zachodzących w ciele, jak bardzo chce sobie to gdzieś tam odbudować. Też tam Dokładnie. czekolada z rozynkami się pojawiała. W nadmiarze również może wywalić ETG. Ale taki jeden ze świeższych przykładów, na przykład zamiłowanie do sosów, to może takie bardziej obiady. Gdzieś tam na pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt, bo często gdzieś, czy bywamy w restauracji, jeżeli nie jesteśmy pewni, nie ma tego w karcie dokładnie opisane, no to warto pytać, czy kelnera, czy podejść do kuchni, zapytać, czy na przykład w tym sosie znajduje się alkohol, bo on wyparujemy, tego nie czujemy za bardzo, tych walorów smakowych, ale faktycznie gdzieś tam w większej ilości to może działać. Albo nawet takie sosy zwykłe, typu ketchup, sos barbecue, jakieś tam takie robione, no to proszę zwrócić uwagę na etykietę. Myślę, że właśnie to może być takim tipem, że jeżeli my robimy zakupy albo chcemy z czegoś skorzystać, a nie jesteśmy pewni, to czytajcie, drodzy Państwo, etykiety, bo tam jest naprawdę bardzo dużo wskazówek co do tego, czego należy unikać. I jeszcze a propos pokus, już nawet nie słuchaj, Asiu, ze świątecznego stołu albo spod choinki. Nie wiem, jak u Państwa, ale tradycją jest, a tak, no facet to skarpetki musi dostać, to na pewno gdzieś tam skarpeteczki się pojawiały zawsze, ja rokrocznie mojemu dziadkowi skarpetki i to takie bezuciskowe, to było ważne dla dziadka, żeby nie miały absolutnie ucisku, ale no oczywiście żel, podprysznic, jakiś dezodorant, no te zestawy po prostu, które wszędzie można kupić. I proszę uważać na produkty zawierające ekstrakty z kanabisem. Także tutaj to też jest ważne, żeby gdzieś tam na przykład tych włosów nie myć, nie narażać, jeżeli oddajemy próbki włosa, no bo tu no, trzeba zachować też szczególną ostrożność, więc nie tylko na to, co na stole, ale pod stołem, pod choinką się znajduje, też warto zwrócić uwagę i być może się z kimś wymienić. Niejednokrotnie tak było, że zaraz tutaj źle rozdzieliłam i musieli się panowie wymieniać przy świątecznym stole, bo Mikołaj się pomylił, także No ważny, tak, ważny punkt. No też będę na ten temat nagrywać wideo na temat takiego pasywnej konsumpcji. Że to też należy na to zwracać uwagę, w jakim towarzystwie się przebywa, jak również leki. To jest też taki duży punkt. Cokolwiek Państwo biorą, jakikolwiek lek, jakikolwiek, czy jest na receptę, czy nie. Nawet leki przeciwbólowe, to należy zgłaszać swojemu psychologowi prowadzącemu, żeby tutaj upewnić się, czy porozmawiać ze swoim lekarzem, czy to w jakiś sposób nie zaburzy, no właśnie, tego programu. Nie lubię słowa abstynencyjnego, ale no No niespożywania tak to się właśnie. nazywa. Tak to się nazywa, tak. Niestety. No. Jeszcze tak sobie Dobrze. pomyślałam, że jak ktoś się przeje tym makowcem No. i pieruszkami, innymi takimi smakołykami, to szczególnie no, osoby, które wykazują
No i co tu zaraz powiedzieć? No to słowo się na A cały Są czas w ciśnie. programie Trzeźwość wykazują po prostu badaniami różnymi, badaniami. szczególnie jeżeli chodzi o próbki moczu, to jakieś tam kropelki żołądkowe to do odpuszczenia, drodzy Państwo, bo należy też założyć, że każdy specyfik medyczny, leczniczy w formie płynnej, no jakiś tam woltaż zawiera i można się niestety negatywnie zaskoczyć. Tak, no my to Państwa pokierujemy, jak już Państwo będą tutaj, że tak powiem, pod naszym okiem, to Państwo tutaj dostaną jeszcze taką listę, będzie można się zapoznać, bo ta lista jest długa, tutaj wydrukowałam chyba 3 czy 4 strony, ale no jakby nie jest to teraz taki szczegółowy temat, niemniej tu warto zawsze być czujnym. Dobrze, zbliżamy się do końca. Jeżeli mają Państwo pytania, to proszę tak zostawić w czacie. 45 minut minęło, ale no nie wiem, czy temat wyczerpany, ale myślę, że jakoś jak dla Państwa coś było ciekawe, to proszę, można się tym live'em dalej podzielić z osobami, które może są w jakiejś sytuacji niekoniecznie przygotowania do badania, ale które może są w sytuacji takiej tych pokus, zbliżających się świąt, gdzie Państwo wiedzą, że ten czas może być trudny, to można przekazać tego live'a. Udostępnić dalej to nagranie. Będziemy wdzięczne. A jeżeli Państwo wsparcia potrzebują, no to wiadomo, że pod telefonem jesteśmy, można zawsze zadzwonić, napisać. Tak, tak. Zapraszamy poinformować się na taką pierwszą bezpłatną konsultację, czy to w sytuacji utraty uprawnień, czy nie tylko, też mamy w zespole psychoterapeutę do spraw uzależnień, więc tą pomoc można uzyskać. A dzisiaj i na ten moment dziękujemy Państwu za obecność, za oglądanie i dobrego czasu przedświątecznego, wypełnionego. Bo jeszcze się chyba zobaczymy. Tak. No właśnie, będziemy się jeszcze widzieć, myślę, że tutaj za tydzień, tak? Jesteśmy też umówieni na kolejne spotkanie, więc proszę obserwować Małolepsza Praxis na kanałach YouTube, czy na Facebooku, czy na Instagramie. Dobrego dnia życzę Państwu i dziękuję, Natalia, za to. No również dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.